Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, druk nr 3545, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3484. Projekt wpłynął do Sejmu 28 maja 2019 roku i pan marszałek skierował go do pierwszego czytania w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w dniu 3 czerwca. W dniu 10 czerwca z kolei komisja otrzymała również pozytywną opinię o projekcie ustawy z Biura Analiz Sejmowych. Pierwsze czytanie odbyło się w dniu 26 czerwca. W trakcie pierwszego czytania pojawiły się propozycje poprawek redakcyjnych, które zgłosiło Biuro Legislacyjne. Poprawki zostały zaakceptowane przez komisję. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tego niezwykle ważnego projektu. Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie dostępności zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Chodzi w szczególności o dalszą rozbudowę nowoczesnych sieci światłowodowych, zwłaszcza na obszarach wykluczonych, cyfrowo, to jest obszarach wiejskich i podmiejskich. W szerszym kontekście chodzi o to, aby nasz kraj i gospodarka mogły się rozwijać dzięki cyfryzacji, dzięki nowoczesnym technologiom. Projekt dotyczy między innymi, po pierwsze, przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej, drugie, obniżenia kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i po trzecie, zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne, w tym obniżenia kosztów uzyskania dostępu do niej. Muszę przyznać, że przygotowany przez stronę rządową projekt rozwiązuje wiele problemów i likwiduje te bariery, które były identyfikowane od ponad 10 lat. Nie były do tej pory rozwiązane. Jak na przykład obniżenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej. Ministerstwo Cyfryzacji było w stanie, to warto podkreślić, uzyskać pozytywną opinię strony samorządowej do tych działań, do tych zmian. Projekt ustawy poza likwidowaniem tzw. białych plam w zakresie dostępu do światłowodu dotyczy także sieci mobilnych. W tym zakresie odpowiada przede wszystkim na wnioski Najwyższej Izby Kontroli podjęte na posiedzeniu na podstawie ostatniej kontroli działań organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Projekt ustawy uwzględnia kwestie podniesione przez NIK, co tylko świadczy o kompletności i potrzebie tych regulacji. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy w komisji strona rządowa rzetelnie zaprezentowała uzasadnienie projektu i w pełni należy zgodzić się z panią minister Wandą Buk, że jest to nowoczesne prawo na nowoczesne czasy. W związku z tym w imieniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii rekomenduję, aby Wysoki Sejm przyjął sprawozdanie zgodnie z przedłożeniem. Dziękuję bardzo.